Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu Naszej Credit Union. W poniedziałek 17 września minie 79 lat od sowieckiej napaści na Polskę. Wypełniając ustalenia zawartego 3 tygodnie wcześniej paktu Ribbentrop-Mołotow, 17 września 1939 roku walczącą z Niemcami Polskę zaatakowała Armia Czerwona. W czasie, gdy polskie oddziały stawiały opór siłom niemieckim, oddziały Armii Czerwonej, przekraczając wschodnie granice Rzeczypospolitej, przypieczętowały jej koniec. 17 września 1939 roku Rosja złamała pakt o nieagresji. Za sprawą tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow z 24 sierpnia 1939 roku dwóch okupantów podało sobie ręce. Hitler i Stalin podzielili się Polską, o czym doskonale wiedzieli nasi sojusznicy. Czwarty rozbiór stał się faktem, mówi Bogusław Kleszczyński z rzeszowskiego IPN. Polscy sojusznicy, Francja i Wielka Brytania, dość szybko o tym tajnym protokole, o możliwości przystąpienia Związku Sowieckiego do wojny dowiedzieli się i tych informacji Polakom jeszcze przed wybuchem wojny nie przekazano. Do odparcia tej podwójnej agresji Polska nie była i nie mogła być przygotowana, gdyż łączna liczba obcych wojsk na naszym terytorium była ogromna. Dominowali Sowieci. W pierwszej linii prawie 500 tysięcy żołnierzy i 5,5 tysiąca czołgów. To ogromna liczba. Mimo to ten cios w plecy nie złamał naszej woli walki. Agresja z września 1939 roku, przedstawiana przez propagandę sowiecką jako wojna wyzwoleńcza, w rzeczywistości przyniosła prześladowania i terror. Już jesienią rozpoczęły się masowe deportacje na Syberię, głównie kobiet, dzieci i starców. Setek tysięcy niewinnych istnień, eksterminowanych tylko dlatego, że byli Polakami i tej polskości nigdy się nie wyrzekli. Mówiła podczas odsłonięcia pomnika Sybiraków Danuta Zbyszyńska, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Sybiraków. Odlany z brązu monument przedstawia idącego pod wiatr człowieka po kolana w śniegu, który zostawia za sobą ślady, znaki bolesnej obecności Polaków na nieludzkiej ziemi, jaką była dla nich Syberia. Do dziś pamiętają moment wywózki, głód i tęsknotę za rodziną. Głód, bieda, wsze. I siedziałem tam na Syberii, jak na rozwożonej patelni. Nie było co jeść. Głód. Ludzie puchli i umierali. Do niewoli sowieckiej trafiły tysiące polskich oficerów, później rozstrzelanych w lasach Katynia, Miednoje, w Bykowni i Ostaszkowie. Do dziś nie jest znana pełna lista zamordowanych osób. Sowieci nigdy nie przyznali się do pełnej liczby internowanych czy jeńców wojennych. Liczy się około na 230 tysięcy żołnierzy i oficerów. Po wielu latach przekłamań i prób zatajenia zbrodnia katyńska, ta najbardziej tragiczna i symboliczna konsekwencja 17 września, nadal jest niewygodną prawdą. Prawdą, która nieustannie czeka sprawiedliwości. Rosja Władimira Putina nie odważyła się na rehabilitację ofiar katyńskiego ludobójstwa. To samo dotyczy tzw. listy białoruskiej. Dotychczasowe poszukiwania polskich historyków nie przyniosły rezultatu.